roll. Schodzimy do deski i wyciągamy. Pięty ciągną Was jak najdalej w tył, czubek głowy do sufitu. Aktywne pośladki. I z powrotem. I jeszcze trzy. Przez dół. I błędnie z deski wyciągamy. I wracamy. Góra. Rol w dół. Wyciągamy górę. I wracamy. Ostatni powoli. Schodzimy rolę w dół. Wyciągamy czubek głowy do sufitu. I schodzimy na dół. Zostajemy chwilę. Okej, teraz ćwiczenie na stabilizację, na aktywację pośladka i na aktywację brzucha. Łapiemy się mniej więcej na wysokości kości biodrowych. Pilnujemy, żeby nam się nie lordozował w ten sposób kręgosłup. Brzuch w siebie, pośladki w siebie. Ramiona równo i w ten sposób schodzimy jak najniżej. To nie musi być duży ruch. Ważne, żeby wszystko było równo. I do góry. I znowu wdech. I z wydechem schodzimy. Trzy. Cztery. Wdech. I z wydechem w dół. I ostatni. I dół. I powrót. Dobra. Teraz zostajemy w tej pozycji i tylko aktywując pośladki zaglądamy za siebie. I z powrotem. Pamiętamy, żeby jak najmocniej otworzyć klatkę. I wszystkie przegięcia robimy z wydechem, czyli głęboki wdech i z wydechem do tyłu. I góra. Jeszcze raz. Mocno do tyłu. I góra. Jak czujemy się już w tej pozycji pewnie? Tył. Jedna ręka. Druga ręka i jak najmocniej klatka. I teraz wchodzimy z rotacją, czyli otwieramy klatkę i w drugą stronę. Ostatnie dwa. Ostatni raz. I z powrotem ręce na biodra, góra i kontra. Wyciągamy ręce do przodu. I teraz podnosimy biodra do góry. A klata zostaje jak najniżej. I w tej pozycji cztery wdechy. Staramy się jak najbliżej zbliżyć obojczyk do maty. Raz. Dwa.
Na wydechu cel zmierzają Wojtek do maty. 3. 4. 5. I przez... Przechodzimy do podporu. I teraz tak. Z powrotem. Aktywujemy brzuch, żeby nam się nie robiło to. I pracujemy rozgrzewkowo samymi biodrami. Czyli podwijamy miednicę pod siebie i puszczamy. Podwijamy miednicę pod siebie i puszczamy. Nie rusza nam się odcinek piersiowy. Pracuje sama miednica. Minimalny ruch. 4. 2. Dobra, i teraz będziemy powiększyć ruch, czyli schodząc w dół zaczyna miednica, ale już angażujemy całe plecy. I tak samo w drugą stronę. Zaczyna miednica, ale kości grzbiet całymi plecami. I w drugą stronę. 3. 2. Ostatni. I angażujemy nogę. Góra. I schodzi. Góra. I schodzi. 3. 4. Ostatni. I teraz podwijam nogę do czoła i do czoła tylko z drugiej strony. I raz. I dwa. I raz. Pilnujemy prostej miednicy. Jeszcze 3. 2. Ostatni. Spinamy brzuch, prostujemy biodra. Łapiemy stopę przeciwną ręką i prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Puszczamy nogę, prostujemy rękę. I wracamy do pierwszego ćwiczenia, czyli wyciągamy nogę i tylko tyle, na ile nam pozwoli pośladek, nie ruszając lędźwi. Trzy. Cztery. Już powinniśmy poczuć pośladek. Pięć. Sześć. 7, 8 i teraz do czoła i jak najmocniej do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, prostujemy nogę, prostujemy przeciwną rękę, łapiemy za stopę i do góry. Łapiemy pion, 8, 7, 6. I teraz, jak chcemy w tym ćwiczeniu więcej, to bierzemy sobie gumę. Jest guma? Zamijam. I to samo na drugą stronę.
Okej. Okej, przed ostatnim ćwiczeniem sobie jeszcze dogrzejemy barki, bo będą one nam potrzebne. Czyli bierzemy taśmę na dłoniach. Może się punktować. I tylko rozciągamy i puszczamy. Rozciągamy i puszczamy. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Dwa ostatnie. I koniec. Teraz. Bierzesz mocniej pośladki. I puść. I góra. I puść. Pozwalam taśmie pociągnąć barki. I góra. I puść. Jeszcze dwa. Puść. Ostatni i zostajemy w pozycji. Mocno pośladki. Oczywiście możemy w tej pozycji zostać jak najdłużej, tylko pamiętamy o aktywnych pośladkach i wyciąganiu się do góry. Dobra? Dobra, z takich intensywnych ćwiczeń to już wszystko, przechodzimy do relaksacji. Dajmy tym plecom trochę odpocząć. Guma już nam nie będzie potrzebna. I teraz kładziemy się na plecy. Kolana do brzucha. I tylko delikatnie bujamy. Zaokrąglamy plecy. Prostujemy nogi. I proste za siebie. I wróć. I za siebie. I wróć. I jeszcze raz. I wróć. Ostatni. Trochę poszerzamy kolana. I zakładam je za łóż. I tutaj głęboki wdech i długi wydech. I usnę. I teraz powoli. Przechodzimy do przodu i już bez żadnego ciągnięcia na okrągłych plecach składamy się do nóg. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I rolem do góry. Siadam w siedzie. Skrzyżnym. I wyciągamy się przez bok. Tu też spokojnie oddychamy, żeby się wyciszyć. I to samo w drugą stronę. Mamy towarzystwo. Okej, prostujemy nogę, drugą zostawiamy zgiętą i skłon do prostego. Dobra, zacznijmy. Przez górę zmieniamy nogę i to samo. Nie zapominamy o oddechu.
wracamy. I zaokrąglamy plecy przez przód. Do góry. Podstawiamy nogi, przechodzimy przez przód. Prostujemy kolana. Ciężka głowa zostaje w dole. I teraz kręg po kręgu góra. Głowa ostatnia. Kawał dobrej roboty. Dzięki.